Zapraszam serdecznie do rozmów w tłoku, do programu przyciągającego tak jak Urząd Skarbowy przyciąga pity. Moim gościem pierwszym będzie kobieta uwielbiająca zapach stóp procentowych, Hanna Gronkiewicz, Walc. Skromny, nielubiący rozgłosu, kamer, fleszy, aparatów i kamer, szczęśliwie nam panujący prezydent Lech Kaczyński. Zapraszam. A także misjonarka niosąca ludzkości biust, wdzięki, znak pokoju, naturalna, lecz pozbawiona celulitu, Doda Elektroda. Proszę bardzo. Panie Szymonie drogi, więc ja od początku chciałem może zaprotestować. Protestuję. Protestuję. Panie Szymonie, żeby mnie prezydenta IV Rzeczypospolitej zapraszać do jednego studia i sadzać obok symbol seksu po lewej i symbol układu po prawej. No, jak ja mam się czuć w tym towarzystwie, jak ja tu wyglądam? Balnie. Być może dlatego, że to ja jestem lokomotywą tego programu. Dzień dobry Państwu. No. Droga Pani, na Pani miejscu pomyślałbym już dawno o bocznicy. Jak ty się słodko śmiejesz, takie dzisiaj fąfle tutaj robią. Może, nie, a mam ochotę go tak normalnie, nie wiem, jakoś tak wytarnosić. No. Albo nie, nie wiem, może po prostu przytulić do piersi. No panie Szymku, sio, sio, sio ode mnie, idzie w ucho szło, poszła. No czemu? Proszę bardzo, ale tak Doda okazuje czułość, panie prezydencie. No właśnie, panie prezydencie. Aha, przepraszam. Jak moja żona chce być miła, to po prostu wychodzi z pokoju do kuchni. Przepraszam, ja to bym radziła odsunąć panią Dodę od pana prezydenta, bo ten gotów jeszcze powołać kolejną komisję śledczą do spraw inwigilacji piosenkarek mikrofonem, prawda? Panie prezydencie, bo... Jeszcze raz. Znaczy nie rozumiem, co jeszcze raz, bo... Niech pan powtórzy. Panie prezydencie. I jeszcze raz. Panie prezydencie. O, no, od razu lepiej. Strasznie mnie to jara, to panie prezydencie. Przepraszam. Zapewne Platforma będzie przeciw, ale ja również mogę zrobić panu dobrze. Mówiąc, o. Panie prezydencie. Panie prezydencie, a jak pan się odnosi do brata? Nie wiem, oczku. Stary grzybie różnie. Znaczy, właśnie... No, rozumiem, bo jak pan się odnosi do brata decyzji, jeśli chodzi o samo rozwiązanie Sejmu, prawda? PiS chce skrócić kadencję, Platforma jest przeciw. Oczywiście Platforma jest przeciw, bo to jest porażka waszej polityki. A kwestia rozwiązania parlamentu jest równie chora, jak to, że pan został prezydentem. Jara, jara! Bez żartu. Ta brudna, perfidna zdrajczyni Gilowska, Zyta, którą ja oczywiście bardzo szanuję i poważam, powinna wam, kurde, wreszcie uświadomić, że kwestia rozwiązania parlamentu zrujnuje budżet pana, mój, prawda? Oczywiście mojego nie zrujnuje, bo ja jestem zabezpieczona. A to bardzo dobrze. Nie, bardzo dobrze, że się zabezpieczasz. Nie ma co iść na żywioł. A jaką metodę stosujesz? Plasterek? Walcerek. To znaczy, profesor Balcerowicz zawsze mi o tym przypomina. A, kumam, twój ginekolog, Balcerowicz. Doda, przepraszam bardzo, ale obiecałaś, że będziesz w nowej serii grzeczna, no. Słuchaj, Szymuś, wiesz jak to jest. Obiecanki, cacanki, krajanki, macanki, prawda? A na końcu zawsze jest becikowe. Dobre, naprawdę.
A gdyby w ogóle pan Balcerowicz mówił w Sejmie takie jak ty, Doda, i tak jasno jak ty, to naprawdę myślę, że nie byłoby takiej afery. No, no pewnie. Prawda, pani Gronkiewicz? Pani Gronkiewiczu? Pani Walcu? Panie Szymonie, no, sytuacja polityczna w naszym kraju jest trudna. Są afery korupcyjne, są afery elekcyjne. No, strach o tym mówić, prawda? Ja sama jestem krańcowo rozdygotana i rozerotyzowana, aż drżę. No to tutaj czuję, bo i stół mi też trochę drży. Drży. Prawda. Pani Walcu, właśnie wypowiedzi pana Balcerowicza, z tego co wiem, odbyły się szerokim echem w Unii, prawda? I czy to miało jakiś wpływ na sprawy nasze, tutaj polskie, nie wiem, kurs złotego, stopy procentowe, progi? Stopy, progi. No, my z profesorem Balcerowiczem rączo przekraczamy te progi, których przekraczać nie należy. I przy tym pękają nam stopy. Oczywiście procentowe. Ale kremy regenerujące są coraz droższe, prawda? Nawet w Unii. A w polityce, jak się nie posmaruje, to się nie ujedzie, nie? A panie prezydencie, co pan myśli o Balcerowiczu? No, czy musi odejść? Czy... Panie Szymonie, nie przesadzajmy. Myślę, że mój wielki brat daruję mu życie, jak ładnie poprosi. A co z wyborami samorządowymi? Nie wiem, podobno PiS zaczął już kampanię, prawda? Tak, oczywiście. Mój brat objechał już różne miasta. PiS potrafi tylko objeżdżać i krytykować. Krytyk i impotent z jednej są parafii. Każdy dużo gada, żaden nie potrafi, prawda? Tak? Słucham? Kurde, uderz w stół, a nożyce się odezwą. No, proszę panie. Nie, słuchajcie, przepraszam, ale jednak ja tu jestem i zastanawiam się, o czym wy rozmawiacie. Marnujecie czas. Otóż być może to wygląda tak, że się nie odzywam, gdyż nic nie rozumiem. A to nieprawda. Nie, to nie jest tak. Ja od pewnego czasu zastanawiam się nad bardzo poważnym problemem. Czy ja mam równo umalowane brwi? Pokaż. Pokaż. Nie, naprawdę. Moje dziecko równo, trochę. Co prawda z tendencją na lewo, ale ja tu mam różne, poczekaj. O. A nie, to nie to. Rany. To do ale ust. Ale spoko, koleś, wypasione, nosi przewary za sobą. Daj, dziewczyno, poprawię ci te breżniewy. Rany, z ciebie taki mały Matejko. Ojej. O. Bardzo trochę ładnie, mi naprawdę, poszło. Brawo, brawo. Proszę swoje dziecko. Bardzo ładnie. Oczywiście. Bardzo ładnie. Dziękuję. No. A właśnie, pani Walc, pani Gronkiewicz Walcu, kandyduje pani na stanowisko prezydenta Warszawy, prawda? I co ma pani do zaproponowania mieszkańcom stolicy? Pragnę zasypać metro, zburzyć Pałac Kultury i Dworzec Centralny, oczywiście zalać łazienki, potem zaorać ten teren i zaprosić inwestorów z Japonii, prawda, niech zasadzą rentowny ryż, albo nawet może, prawda, Brukselkę, albo zrobić taką fuzję ryżu z Brukselką. Super. Bardzo fajnie. Droga pani, no, co ja mogę powiedzieć, zasadzić. To się trzeba na panią i gwarantuję, że znajdzie się komisja, która panią przetestuje i jeszcze zatańczy pani tak, jak ja będę chciał, a w tym przypadku nie będzie to trudne, wystarczy, że powiem Gronkiewicz, walcz! Przepraszam bardzo, no. Panie prezydencie, żebym ja panu nie zrobiła testu Kurskiego. Proszę pani, spodni to ja tu ściągał nie będę. Bo mam na szelkach. I przypominam też o programie Media bez seksu. No nie, no przecenia pan siebie, panie prezydencie. I na pierwszy strzał pójdzie pani Gronkiewicz-Walc. Proszę bardzo! Strzelaj, proszę, naród widzi, prezydent strzela! Proszę bardzo. Gronkiewicz kule nosi, proszę! O! Pani doktor, niech pani śpiewa! Prędzej gumy! Nie, stop. Ja też mam głodna, nie, 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 nie,
Polska. No nie, wystarczy. Ale on chciał strzelać, Nie, dobrze. Super, wystarczy. A co powiedzą państwo o mrożącej krew w żyłach wypowiedzi pana Donalda Tuska w Sejmie? Powiedział, że w rzędzie zamiast Jarosława Kaczyńskiego siedzi Andrzej Leper. Choroba nie wybiera. Ja też widzę Lepera. Choć nikt w to nie uwierzy, wszędzie są Leperzy. Proszę państwa, niestety biedaczkę pogięło. Pozory po prostu. Często mylą. No właśnie, właśnie. W telewizji wyglądałeś na 1,70 m co najmniej. Tak. Telewizja kłamie. To jest prawda. Wiesz? Tak. Właśnie. I to jak? Ale to się zmieni i trwać będzie na wieki. Ale póki co, proszę państwa, wykorzystując tę wspaniałą okazję, że telewizja jeszcze kłamie, bardzo chciałem podziękować za wizytę, za spotkanie wymarzonemu prezentowi wszystkich Polaków. Artystce, dzięki której polska kultura wspina się na wyżyny. I kobiecie o nienagannej dykcji. A teraz zapraszam na obleśne szyszki.